Dolar. Dolar. Nie nagrywaj tego! Ja pierdzielę, jeśli spoci się, ale z paślakiem jest Jezus Maria. O, cześć, nie zauważyłem was. Witam was w kolejnym Q&A na moim kanale, czyli Wesoły Grubasek odpowiada na pytania 3. Zadaliście masę pytań, jedne ciekawsze, inne mniej ciekawe, no ale na wszystkie odpowiem. Więc mam tutaj laptopa przed sobą, wy go nie widzicie, kamerzysta nie widzą, nie? Widzą trochę. Widzą trochę, no to tam jest laptop, tak bez kapy, więc będę się czasem patrzał tam, czasem bezpośrednio do was. No. Zaczniemy od pytań z Facebooka, bo było ich najwięcej, potem przejdziemy na YouTube'a, potem przejdziemy na Discorda, aż na końcu przejdziemy na Instagrama. Więc zaczynamy pytania z Face'a, a pierwsze pytanie od Kamila brzmi: jakie są twoje ulubione zwierzęta i czy kiedyś wbijesz 1400 subów? Proszę bardzo, XD. No, więc jakie są moje ulubione zwierzęta? Wszystkie małe, włochate, na przykład króliki, myszoskoczki, chomiki czy świnki morskie. Lubię takie małe, puszyste zwierzątka, wydaje mi się one bardzo sympatyczne. To w sumie tyle. Nie przepadam za bardzo ani za psami, ani za kotami. Aczkolwiek nie zgadzam się na krzywdę żadnych zwierząt, tak w roli ścisłości. A moje ulubione zwierzęta to oczywiście królik miniaturka, szczególnie angora jest mi bliski. No, więc myślę, że odpowiedziałem dosyć konkretnie. Co mamy dalej? Pytanie od Dawida. Kiedy The Voice of Dollar? I takie pytanie również było od Kacpra. Więc kiedy The Voice of Dollar? Aktualnie jesteśmy w trakcie przygotowywania. Myślę, że zrobimy je albo na święta, albo na początek nowego roku. Takie jest przynajmniej założenie. Jezus, teraz Vivlov, dobra. Willow, co tutaj? Jezus Maria, ile pytań. A będzie pieniążków z YouTube'a, będzie pieniążków. Milion reklam mam wsadzę, dobra. Dlaczego akurat dolar, a nie na przykład euro, kuna, rubel czy inny ryb? Dobra, czy inny ryb to by była dobra nazwa, nie? Kamerzysta tam leży z tyłu, nie za kamerą, dobra. To czemu nie jestem innym rybem, tylko akurat dolarem? Nie wiem, jakoś mi to spasowało. Jakoś mi po prostu podeszło, nie wiem, wymyśliłem tak tą nazwę, co nie pamiętam skąd ona się wzięła, ale towarzyszy mi już prawie 10 lat, więc no. Dolar, bo dolar, w sensie nie ma co drążyć tematu. Lubisz dzieci? Tak. Ladies and gentlemen, we got him. Co my tu mamy? Gdyby nie WOD, co byś nagrywał? W ogóle założeniem kanału Pandolar WOD nie był WOD od samego początku. To jest w ogóle straszna abstrakcja. Ale założeniem kanału Pandolar WOD były let's play'e. Zresztą moje dwie pierwsze serie, czyli zagrajmy w Rome Total War i zagrajmy w Mountain Blade Ogniem i Mieczem, to są inne gry niż WOD. I generalnie w założeniu miał być kanał gamingowy z WOD-em, a wyszedł kanał o WOD-cie z gamingiem. No. A właściwie to bardziej kanał wotowo-vlogowy, bo czasami jakieś vlogi sobie wrzucą. A zagrajmy wy już nie ma na tym kanale, tylko na kanale zagrajmy z dolarem. Co my tu mamy dalej? Skoro oko za oko, ząb za ząb, to dlaczego odbyt kucharza ma bana? Odbyt kucharza ma bana, bo kucharz się zdenerwował i uznał, że skoro ktoś robi odbyt kucharza, to trzeba go zbanować. I to jest, że tak powiem, inicjatywa kucharza, żeby go zbanować. Ja nie mam na to wpływu. Będzie jeszcze komentarzy nieraz. Jest co komentować. Ostatnio znalazłem dzieciaka, znaczy jak wy to już oglądacie, bo zanim ja ten film zmontuję, to trochę minie, ale jak wy to oglądacie, to już pewnie było, takiego dzieciaka, który się bawi w Unboxala, tylko że robi unboxing lejsów. I on bije te lejsy pięścią. I to jest cała zabawa z tego filmu, że on bije lejsy pięścią. Tylko boję się to nagrać, bo w sensie to jest dziecko i nie chcę mu trochę, wiecie, najeżdżać na ambicje. Więc jeszcze zobaczymy, co będzie. Ale komentarzy na pewno będzie. Czego tak szczerze nienawidzisz i czym się brzydzisz? O tym to by można osobny odcinek zrobić. Jak mnie wszystko wkurza.
I co YouTube? Monetyzacja moja. Boom, bitch. No. Co mnie tak serio, czego nienawidzę i co mnie wkurza? Zdrada, kłamstwa, udawanie przyjaciela, a jednocześnie obrabianie komuś dupy. Wkurza mnie to, że wszystko jest przeliczane na pieniądze, że bezinteresownie praktycznie ludzie już sobie nie pomagają. I w ogóle, że większość ludzi to sadystyczne gnoje. To mnie wkurza i tego nienawidzę. Chciałbym, żeby ludzie jakkolwiek się wspierali. Żeby można było liczyć na inne osoby, żeby się, wiecie, można było bez problemu otworzyć i wierzyć w to, że powiedzmy, jak chcesz coś zachować dla siebie, to zachowa to ta osoba dla siebie i nie będzie o tym rozpowiadać na prawo i lewo, nie? Więc nie lubię takich rzeczy. Czy nienawidzę? No tak, to jest rzecz, która naprawdę mnie drażni i która mnie irytuje. No. Więc to jest to, czego się brzydzę, czego nienawidzę. Masz jakąś ulubioną gierkę, w którą grasz dla siebie for fun? Aktualnie jest to Warsaw, a wcześniej było to Demon's Souls. W Demon's Souls już mam 4 podejścia zrobione. 4, żeby nie było, że ten jakiś palec żyje. Tak, 4. Są 4, nie kamerzysta? No. No, to w Demon's Souls mam już 50 godzin, 4 podejścia. No i czasami pogrywam, ale rzadko, jakoś nie mam czasu na granie for fun. Będziesz może na PGA? Myślałem nad tym, ale nie będę. Jakie gry, jakiego typu nie lubisz? Battle Royale, w szczególności Fortnite. To chyba nie żadna tajemnica, tak mi się wydaje. Co sądzisz o swojej społeczności i tak dalej? Jak nas najlepiej nazywać? W sensie, odczuwam taką trochę więź rodzinną, jak takie młodsze bracia i siostry, nie? W sensie, jesteśmy taką małą społecznością, wszyscy się znamy, wszyscy się akceptujemy i w ogóle jest miło, fajnie i dajcie mi pieniądze. Nie, że traktuję was jako moje skarbonki. Ja w ogóle na YouTubie nie, ja nigdy w życiu. Ja bym pieniądze zarabiał za wasze pieniądze? Nie, nigdy w życiu. Ja, nie. Dobra, no. Co mamy dalej? Jedziemy pytanka dalej. Nie, dlaczego tu znowu jest pytanie, ile ważysz? Nie chcę. Dobra, stop. Kiedy komentarii? Kolejne pytanie o komentarii. Nie wiem. Miałem takie plany, żeby robić je w środę, aczkolwiek, żeby mieć komentarii, trzeba mieć fajne tematy. Aczkolwiek pomyślimy. Czy będą strumyki z innymi youtuberami? Tak, myślę, że jakieś krosy porobię w najbliższym czasie. Myślę nawet o reaktywacji serii Pluton z youtuberem, nie? Taki jest plan. Ile ważysz? Za dużo. Co lubisz żreć? Wszystko, co niezdrowe. Jak tam idzie twój challenge? Aktualnie jesteśmy tak 3/4 challenge'u za nami, jeżeli chodzi o WOT. Jaki jest twój ulubiony pojazd WOT? PZB2 jest na równi z jak pancerem S100, jeżeli chodzi o fan. Uwielbiam te dwa czołgi i jakbym mógł sobie zostawić dwa, to bym sobie zostawił oba te właśnie. Co byś zmienił w swoim komputerze? Wszystko. Zaczynając od procka, który się grzeje tak, że mógłbym sobie jajecznicę na nim zrobić, idąc przez kartę graficzną, w której nie działa już jeden wiatrak i służy mi 9 lat, chyba tylko RAMu ma dość, bo ma 12 giga RAMu i ma dobry zasilacz 600 W, a resztę mógłbym wszystko wymienić w nim. Dobra, co my tu mamy dalej? Dobra, co tu jest? Co my tu mamy? Czy wyślesz kucharza do gułagu? Tak! Jasne, nie ma problemu. Dobra, co jest dalej? Co my tu mamy dalej? A, to jeszcze jedno pytanie było. Kiedy wbijesz 1400 subów? Nigdy. Jelo. I co, kup? Nie dla psa, dla pana to 1400 subów. Nie ma tak dobrze. Dobra, to przechodzimy teraz do pytanek z YouTube'a. Dobra, teraz przejdziemy sobie do pytań z Discorda YouTube'a. Połączyłem to w jedną kupę, bo i tu jest ich niewiele. No, więc pierwsze pytanie zadał Shay. Ile zarabiasz ty? I ja? Nic! YouTube jest moją pasją, a na pasji się nie zarabia.
No, pamiętajcie, drogie dzieci, co złego to nie ja. No, więc ja nie zarabiam z YouTube'a, nigdy w życiu nie ośmieliłbym się, żeby od moich widzów kochanych jakieś pieniądze wziąć. Nie, ja nie, naprawdę. Dobra, skoro już się wyjaśniło, że ja robię wszystko charytatywnie i no, jest gituwa, to dalej. Ziomeczek zapytał, skąd wiesz, ile lat ma Error i czy on naprawdę chodzi do liceum, mając dopiero 9 lat. Skąd wiem, ile lat ma Error? Mamy kontakt prywatny, bo jest moim grafikiem, stąd wiem, że chodzi do liceum. I nie, nie ma 9 lat, uwierzcie mi. Pytanie, czy masz zamiar zapuścić brodę i czy zagrasz w Cyberpunka? Czy mam zamiar zapuścić brodę? Staram się regularnie, ale jak widzicie, wychodzi z tego badziew, więc to muszę zgolić i znowu czekać, żeby potem znowu zgolić. Nie idzie mi, ale chciałbym mieć brodę kiedyś. Czy zagram z Cyberpunka? Nie, bo mój stary złom niestety nie pociągnie Cyberpunka, więc będę się musiał zadowolić gameplayem. No. Teraz YouTube. Zobaczmy, co tam na YouTubie było w karcie społeczności. Dlaczego jesteś gruby? Bo lubię. Bycie grubym ma swoje zalety. Na przykład można szybko umrzeć na raka albo inną cukrzycę. Będzie jakiś specjal na 1400 subów? Ja jakiegoś golda wam rozdam, ale czy ktoś jeszcze wierzy w 1400 subów? Ty jest tą memem już powoli. Jaki jest twój ulubiony czołg? To odpowiadałem. Czy w przyszłości będą jakieś inne gry oprócz WOTA? Na głównym kanale nie. Na kanale Zagrajmy z Dolarem tak. Co myślisz o nowej premce z dwoma lufami? Spoko, jakoś mi bardzo nie przeszkadza. O ile będzie dobrze zbalansowana i nie zaburzy właśnie balansu gry, na przykład tym, że nagle zwykłe czołgi będą do dupy, to dlaczego by nie? No, i to w sumie wszystkie pytania, które dostałem od was. Trochę tego było, trochę się powtórzyło. Mam nadzieję, że Q&A wam się podobało, że dowiedzieliście się tego, czego chcieliście się dowiedzieć. Ja znikam na razie. Jak film się spodobał, strzelcie łapeczkę i suba. Ja się odmeldowuję, komentował pan Dolar. Trzymajcie się, do następnego. Hej, ludziska!